Sołectwo Stara Wieś. Wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w gminie Celestynów. Wieś jest siedzibą rzymskokatolickiej parafii Matki Bożej Anielskiej, należącej do dekanatu Otwock-Kresy i diecezji warszawsko-praskiej. Wieś jest położona na trasie regionalnej kolei mazowieckich. Według danych z 2017 roku pociąg jeździ tu co godzinę, a podróż do stacji Warszawa-Śródmieście trwa średnio 57 minut. Jednak po przebudowie linii kolejowej ruch pociągów odbywa się po dwóch torach, więc wzrosła ich częstotliwość i skrócił się czas przejazdu. W Starej Wsi funkcjonuje zespół szkolno-przedszkolny. Przedszkole mieści się w dawnej willi Franciszka Zawadzkiego, przedwojennego fabrykanta rowerów z drewnianymi obręczami i właściciela dużej części powierzchni Starej Wsi. W testamencie swoją nieruchomość rodzinną podarował, ogólnie mówiąc, oświacie. Natomiast szkoła zaczęła funkcjonować od 1964 roku. Wcześniej lekcje odbywały się w domach prywatnych w Samuszynie, Glinie i Dyzinie. Pierwszym kierownikiem szkoły była pani Janina Bury. Dziś szkołą i przedszkolem zarządza pani Elżbieta Osuch, a szkole nadano imię Polskich Dzieci Syberyjskich. To dla uczczenia uratowanych sierot przez organizację Czerwonego Krzyża Japonii, która 100 lat temu wywiozła z dalekiej Syberii ponad 700 dzieci, ubrała, odkarmiła, wyleczyła i odesłała do Polski. Z kolei szkoła w Starej Wsi po tragicznym trzęsieniu ziemi w Kobe w Japonii w 1996 roku gościła w szkole grupę prawie 40 dzieci, w większości sierot, próbując, by zapomniały o strachu i tragedii, jaką przeżyły w Kobe. Zorganizowano im wycieczkę do Warszawy, Żelazowej Woli i otaczano czułością. Nic zatem dziwnego, że uczniowie, choć nieobowiązkowo, uczą się języka japońskiego i marzą, by odwiedzić Japonię. W Starej Wsi, w domu prywatnym, funkcjonuje też dom opieki dla osób starszych. Przy głównej drodze zbudowano niedawno ścieżkę rowerową, która ciągnie się od Celestynowa do Otwocka. Większość dróg jest asfaltowa i oświetlona. Na stałe mieszka tu 408 osób.